Wydaje ci się, że panujesz nad sytuacją. Sądzisz, że wiesz, co robisz. Do czasu. Co 4 dni przy pracy w gospodarstwie rolnym ginie człowiek. Zrób wszystko, by nie doszło do tragedii. Troska o bezpieczeństwo to twoja rola. BHP w rolnictwie.pl. W Polsce generalnie na tym samym podwórku stoi ciągnik, biega pies, chodzi wielki byk, tak? Czy krowa, czy koń i bawią się dzieci. I to wszystko powoduje, że ta polska wieś ma tak wiele wypadków i tak wiele małych dzieciaczków ginie albo jest okaleczonych. Specyfika polskiej wsi w odróżnieniu chociażby do tego, co się chętnie odnosimy, do Ameryki na przykład, tam gospodarstwo rolne jest poza miejscem zamieszkania tego rolnika. Ciągle na wsi rolnicy mają tak naprawdę 2 zajęcia i 2 zatrudnienia, bo dziecko, które asystuje, towarzyszy rolnikowi, jest jakby tym drugim zajęciem, a właściwie na pierwszy plan wysuwają się prace w gospodarstwie, prace na polu, a to dziecko jest gdzieś obok, więc bardzo często niestety niedopilnowane, ewentualnie bez przemyśleń i z niską świadomością tego, co może się wydarzyć, dochodzi do niepotrzebnego, do tego, co potem skutkuje bardzo poważnie. Wiem, jak na wsi ważna jest tradycja, jak jest szanowana, ale ważne jest również podnoszenie jakości życia. Na jakość życia składa się wiele czynników, ale myślę, w sposób szczególny ważne jest właśnie bezpieczeństwo w pracy, bezpieczeństwo w pracy w obejściu, na polu i wiedza. Wiedza, która umożliwia właśnie takie zachowanie, która będzie podnosiła tą jakość życia poprzez podnoszenie bezpieczeństwa w pracy. Na początku lat 90. na polskiej wsi mieszkało tylko 2% ludzi z wyższym wykształceniem. Tych liderów, tych czołgów, które mogą tą wieś nieść, mogą pokazać, że można inaczej. Zmienia się to na szczęście. Dzisiaj mamy na wsi polskiej mieszka dużo, dużo więcej ludzi z wyższym wykształceniem. Młodzież wiejska uczy się, studiuje. To wszystko będzie zmieniało też tą wieś mentalnie. Te wspólnoty wiejskie, przeobrażające się w ostatnim okresie, muszą się doorganizować w taki sposób, żeby w tych samorządach powstały takie inicjatywy, które będą dążyły ku temu, że będzie przedszkole chociażby na ten okres wakacji, na okres prac żniwnych, na ten okres lipca i sierpnia. Wtedy, żeby tym dzieciom może troszkę więcej pokazać. Nie zawsze są potrzebne aż tak wielkie pieniądze. Wiedza jest i umiejętności ważne w życiu, ale wiedza o bezpieczeństwie, o BHP może to życie nawet ratować. Szanuj życie, bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym. To są kampanie, które zasługują na wielkie uznanie wszystkich, bo te kampanie uświadamiają nam, jaki jest problem. I jak wiemy, jaki jest problem, to zawsze staramy się ten problem rozwiązać. Poza rodzicami i tym, że oni zajmują się bezpieczeństwem dziecka, bardzo ważne jest również bieżące uświadamianie i rodziców, i nas samych. Generalnie owa świadomość, tak jak w sporcie paraolimpijskim czy o sporcie paraolimpijskim, to tak samo świadomość o tym bezpieczeństwie na wsi. Więc tego typu akcje, jak akcja Państwowej Inspekcji Pracy, Szanuj życie, bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym, jest bardzo istotna i warto, żeby ona była cykliczna, żebyśmy o tym przypominali sobie rokrocznie wręcz i rozwijali się w tej tematyce. Na stronie BHP w rolnictwie jest informacja pełna, do której można dotrzeć przez internet i uzyskać potrzebne dane ku temu, żeby zorganizować pogadankę na określony temat. Tam można uzyskać informacje, które ułatwią nam kontakt z ludźmi, którzy w tej problematyce są dobrzy, znają się. Jest potrzebny wielki wysiłek wszystkich,
którym na sercu jest Polska, bo wieś polska jest Polska, którym na sercu są dzieci polskie, żebyśmy robili wszystko, żeby zmienić rzeczywistość polskiej wsi, żeby zmniejszyć liczbę wypadków, bo nie uda nam się ich uniknąć do końca, żeby narzucić inne przyzwyczajenia polskiej wsi, żeby uświadomić, że 6- czy 8-letnie dziecko w okresie wakacji powinno odpoczywać, a niekoniecznie musi cały dzień pracować. To nie znaczy, że nie ma pomagać w gospodarstwie, ale to nie może być praca ciągła, bo nawet ustawowo tego robić nie wolno. Warto, drodzy rolnicy, pomyśleć o swoim bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie swoich domowników. Ja życzę wam, abyście osiągali jak największe osiągnięcia, osiągali jak największe dochody w swoim gospodarstwie, ale pamiętajcie zawsze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.